Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj będzie vlog, dodam, z szafy. Vlog z szafy, czyli vlog odzieżowy, no jak już można się łatwo domyśleć. Słuchajcie, dla osób, które interesują się polskimi markami. Polska marka odzieżowa, bohater dzisiejszego odcinka, marka Marsala. Słuchajcie, to było moje pierwsze zamówienie z tej marki. Zamówienie, które zrodziło się z potrzeby posiadania spodni dresowych. To była pierwsza potrzeba zakupowa. A druga potrzeba zakupowa to była taka klasyczna koszulka na długi rękaw. Ani za szeroka, ani za wąska. To jest bardzo, bardzo subiektywne. Natomiast jakbym to na siebie ubrała, to bym wiedziała, że to jest to. Także dwa produkty, które chciałam posiadać i gdzieś mi chyba, ja nie wiem, chyba mi wyskoczyła nawet reklama na Instagramie, jeżeli chodzi właśnie o Marsale. Gdzieś tam słyszałam, nigdy się jakoś specjalnie nie interesowałam, miałam inne swoje marki. Na reklamie właśnie były zaprezentowane takie basiki, no jak widzicie to są moje kolory, w których ja się odnajduję, które bardzo często się tutaj przewijają. No i faktycznie weszłam na stronę ich sklepu i z tego sklepu zrobiłam zamówienie właśnie, jeżeli chodzi o spodnie dresowe i o koszulki. I na podstawie tego zamówienia pokażę Wam kilka produktów marki, jeżeli właśnie polskimi markami się interesujecie, jeżeli lubicie basicowe ubrania, być może coś będzie dla Was interesujące i Waszą uwagę zwrócę. Ja niestety zrobię tutaj na początku mały spoiler i od razu powiem, że nie będzie wielkiego mierzymy z tej racji, że niestety nie udało mi się dopasować rozmiarów. Nie wyglądam w tych rzeczach, natomiast broń Boże nie jest to wina samych ubrań jako takich i zaraz Wam je właśnie pokażę, bo myślę, że kilka jest naprawdę wartych uwagi, no tylko to jest po prostu mój problem, no i kwestia niedopasowania danego ubrania do mnie. Także marka Marsala, zapraszam. Spodnie dresowe, słuchajcie, ja wzięłam tak naprawdę trzy różne modele. Tutaj jest akurat setka bawełny, to jest taka klasyczna bawełna średniej grubości, ta gumka jest też średniej wysokości, u dołu jest taka pojedyncza. Natomiast ja nie wyglądam w tym fasonie. Ja myślę, że no chyba powinnam mieć po prostu spodnie, które idą bardziej w linii prostej. Nie zrobię sobie właśnie tego i nie zaprezentuję się Wam tutaj publicznie, nie będę się kompromitować. Ja te spodnie zamówiłam w rozmiarze M i one na moją serwetkę, jeżeli chodzi o mój wzrost, 1,62 m, no to powiem Wam, że tak rozmiarowo, jak to na siebie ubrałam, no to całkiem okej, tak? Natomiast no, nie wygląda to. No wiecie, czasami się po prostu coś na siebie zakłada i jest to wow, a czasami zakładamy, no niby wszystko jest okej, ale tak patrzymy, to nie o to chodziło. No i niestety tak jest w przypadku tych spodni. Nie do końca mi też podszedł tutaj ten kolor. Ja go sobie trochę inaczej wyobrażałam. To są takie lody waniliowe. No, wydawał mi się czysto subiektywnie trochę inny, jak go oglądałam na ekranie komputera. I to jest, słuchajcie, setka bawełny, bo Marsala tych spodni dresowych trochę ma. One są o różnych składach. Bo tutaj z kolei bawełny mamy 83, 15 konopi, słuchajcie, i 3 elastanu. I one już są faktycznie w dotyku zupełnie inne. Tu jest taki melanż, one są bardziej szorstkie. Natomiast sam fason jako taki jest dokładnie taki sam jak tych poprzednich, więc ja w tym po prostu nie wyglądam. Dlatego tak jak mówię, nie mierzę, bo to nie ma najmniejszego sensu. Natomiast jeżeli spodni dresowych szukacie, no to Marsala w swojej ofercie takie spodnie również posiada. Może Wam się coś uda dopasować właśnie w takich bardzo klasycznych kolorach i w różnych strukturach. No bo właśnie, każdy lubi coś innego, bo spójrzcie te. I to jest akurat mój błąd. Tu są spodnie, które mają w ogóle taką chropowatą strukturę, czego ja zupełnie przy zamówieniu nie zauważyłam. I też nic w tym złego, coś ciekawego, coś innego. Natomiast no, moim celem był zakup po prostu takich klasycznych dresiaków i to się niestety nie udało w tym przypadku. No i są jeszcze koszulki. I teraz słuchajcie, jeżeli chodzi o koszulki, na te koszulki Waszą uwagę będę chciała zwrócić. Ja mam te koszulki właśnie w trzech kolorach. Czyli mamy taki piękny, słuchajcie, głęboki czekoladowy brąz, naprawdę bardzo ładnie ta koszulka wygląda. Jest taki kolor właśnie wojskowej zieleni i jest szarość, taki melaż. Bardzo basicowe do ubrania, do jeansów, do ubrania, gdzie można narzucić spokojnie marynarkę. No generalnie taki wielofunkcyjny klasyk. No i wszystko byłoby fajnie i to by było to, czego ja szukam. Natomiast problem niestety w moim przypadku jest inny, a mianowicie taki, że te koszulki występują w rozmiarowce SK na M-kę i M-ka na L-kę. No i niestety co się okazało, bo ja wzięłam rozmiar S na M, że ona jest mi za mała. To znaczy, ja za chwilę przymierzę akurat tą koszulkę i Wam pokażę.
Mi zależało na tym, żeby to było coś pomiędzy taką luźną koszulką, bo taką z kosa posiadam, a taką bardzo dopasowaną. No wiecie, bardzo subiektywne, ale jakbym to ubrała właśnie, to bym wiedziała, że to jest to. I niestety ta SK na MK jest po prostu zbyt obcisła. One są, słuchajcie, tak z bliska trochę pokażę, ta dzianina jest taka prążkowana, to jest 95% bawełny i 5% elastanu, no i one właśnie specjalnie elastyczne nie są, troszkę się naddają, no jest te 5%, ale szału dużego tutaj nie ma. Tutaj słuchajcie, mała korekta, bo właśnie sprawdziłam, one występują od rozmiaru XS, czyli jest XS-ka na S-kę, S-ka na M-kę i M-ka na L-kę, więc myślałam, że jeżeli biorę tę pośrodku, czyli S-kę na M-kę właśnie, no to ona będzie mi dobra, no i niestety słuchajcie, jak zakładam, ja już zakładając to miałam takie trudności, żeby przez te rękawy przejść, one są dość wąskie, ona jest zbyt opięta, no tu się opina na biuście, potem mamy tą trzecią fazę, drugą fazę, przepraszam, tutaj, no i znowu się odznacza bardzo na spodniach i to tak tnie całą sylwetkę i nie podoba mi się ten efekt, nie o to mi chodziło, właśnie to jest to, słuchajcie, co ja mówiłam, żeby to było coś po środku, żeby to nie było właśnie tak dopasowane, tylko żeby tutaj było trochę tego luzu, nie był to też znowu oversize i no nie do końca mi to wyszło. Ona jest, słuchajcie, w ogóle bardzo długa, ja musiałabym ją odwinąć, cofnę się troszkę w kadrze, czyli mamy ją do tej długości i ja ją sobie i tak tutaj wywijam trochę, żeby ją skrócić. Natomiast nie podoba mi się właśnie to takie cięcie, które powstaje i to takie bardzo właśnie odznaczanie tutaj linii brzucha. Także same koszulki są naprawdę bardzo fajne i wydają się w dotyku takie bardzo porządne, że one sporo przetrwają. To jest taka grubsza bawełna, no ale trzeba sobie dopasować rozmiar. A ja słuchajcie, no nie spodziewając się, wszystkie wzięłam w tym rozmiarze S na M właśnie, no bo wydawało mi się, że no on powinien być dobry, no ale no nie, niestety, nie w tym przypadku. I tutaj jest, słuchajcie, jeszcze taki model z guziczkami. Bardzo mi się ten model spodobał, także można sobie te guziczki tak zadziornie rozpiąć. Ona jest też taka lekko prążkowana właśnie. Bardzo ładny kolor. Naprawdę taki fajna kawa z mlekiem. Ale tutaj mamy tak naprawdę ten sam temat, bo to jest ten sam rozmiar SKM-ka właśnie. Że o, jak człowiek siądzie, no to tutaj zaraz ten brzuch się odznaczy, a mi nie o to chodziło. No miała być taka właśnie pośrednia, w której ja się będę czuła swobodnie, a tu jestem po prostu za bardzo poopinana. I pośród tych koszulek jest jeszcze jeden model z tych moich zamówionych, czyli taka klasyczna, gładka bawełniana koszulka. Takie też są w ofercie, niekoniecznie właśnie prążkowane. Też wydaje się być naprawdę bardzo porządna w dotyku, no ale tutaj jest ta sama kwestia, jeżeli chodzi o rozmiar w moim przypadku, tak, że po prostu no, jest nazbyt opięta, nie o ten efekt chodziło, natomiast samej koszulce, słuchajcie, wizualnie, jak ja to wyjęłam z tej paczki, no to wow, że one naprawdę bardzo fajnie wyglądają, natomiast no, jak później tak spojrzałam na nie, oj, że to chyba jednak będzie zbyt opięte. Także no słuchajcie, jeżeli chodzi o mnie, no to niestety nie tym razem i być może Wy znajdziecie pośród produktów marki swoich ulubieńców. Także zachęcam do zapoznania się ze stroną, taki krótki materiał z mojej strony, no nie było właśnie wielkiego mierzymy, natomiast pomyślałam, że jeżeli już ta przesyłka przyszła, jeżeli już to rozpakowuję, a te vlogi odzieżowe no cieszą się tutaj sporym zainteresowaniem, no to być może no taka krótka forma mimo wszystko też przypadnie Wam do gustu i jakieś informacje na temat marki, jakieś informacje na temat produktu Wam da. Także dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia przy okazji kolejnego vloga.